zbierając stare zdjęcia z przedwojny, niektóre są nawet ze schyłku XIX wieku, zaobserwowałem, że na tych terenach kwitło bogate życie. Mieszkańcy kultywowali tradycje patriotyczne. Moim wielkim wzruszeniem było to, jak odkrywałem zdjęcia w Preszowie z lat 30., gdzie mieszkańcy wsi znajdują czas, żeby sobie uszyć stroje z okresu powstania kościuszkowskiego. Przebierają się w te stroje, odgrywają spektakle. Była orkiestra w Bieńczycach, w Mogile i to nie kilka osób, to było czasami kilkadziesiąt osób, którzy posiadali instrumenty. Więc ja ten świat przypominam, ale pokazuję również ten świat, który zaistniał po 1949 roku, kiedy zaczęto budować nową hutę. No więc tutaj mamy te dwa światy. A trzeci to jest współczesność. I myślę, że na zderzenie tych światów na placu centralnym ma swoją wymowę symboliczną. Myślę, że łamanie stereotypów przez tą wystawę polega na tym, że nie pokazujemy przywódców, którzy bardzo licznie i często przyjeżdżali tutaj w latach 50., a więc nie pokazujemy Chruszczowa, nie pokazujemy Moczara i wielu innych. Oni mieli swoje 5 minut. Ta wystawa jest bardziej o zwykłych ludziach, którzy swoje życie związali z tą dzielnicą. Jak ja mogę zdobyć zdjęcie z moim synem? A które to jest, proszę pani? Krzysztof Rubel tutaj. On już 9 lat teraz nie żyje. Ale idzie tam w tej... Tak. I zaraz pokażę, bo już 9 lat syn nie żyje. Ale tutaj na tym zdjęciu widzi tak, go pani? Tutaj jest. To jest naprawdę mój najpierwotny. Ciekawa jestem, czy jest ten drugi syn Bogdan Wróbel, bo oni razem działali na mechanicznym. No, to są tutaj te zdjęcia, które są na wystawie. To są moje czasy, młodości z tamtych lat, zwłaszcza te przy budowie nowej huty. Był okres, kiedy tego osiedla nie było jeszcze, to na osiedlu tu centrum A i Ogrodowym graliśmy w piłkę. Jeszcze nie było osiedli. Było 7 bloków, jak ja przyjechałem, 7 bloków koło obecnej poczty. Więc z niektórym ze wzruszeniem patrzę na te zdjęcia, bo czasem siebie tam nawet szukam. A co mówicie wtedy, gdy słyszycie takie opinie o Nowej Hucie, że to dzielnica szara, niebezpieczna? Proszę się rozejrzeć, no, gdzie tu jest coś szarego na zdjęciach, bo one są czarno-białe, ale to właśnie artystycznie czarno-białe. Ktoś, kto nigdy nie był w Nowej Hucie, a najczęściej takie stereotypy padają z ludzi, którzy tutaj nigdy w życiu nie byli, ludzi napływowych, którzy coś może gdzieś usłyszeli i tym stereotypem się karmią. Natomiast Nowa Huta to jest najzieleńsza dzielnica, część Krakowa. Tutaj jest to Sołonki Nowochódzkie. W środku miasta 57 hektarów łąki, którą można spacerować godzinami, oglądać ptaki, czysta ileś gatunków roślin. To jest niesamowite. Mamy większy potencjał niż w zasadzie, można powiedzieć, na przykład na Błoniach, które są tylko i wyłącznie trawą i jakimś boiskiem. Piękne gratulacje za tak piękną wystawę, bo to są wszystko wspomnienia, które przeżyłam. A które zdjęcie szczególnie pani się podoba? Proszę, wszystkie. Wszystkie, tak? Wszystkie, tak. Cieszę pięknie. Się ogromnie. No, do widzenia. Blisko sercu mi jest Nowa Huta, bo tu spędziłem dużą część życia. Zwłaszcza w stanie wojennym i muszę powiedzieć, że doznałem tu bardzo wielkiej pomocy. Nikt nigdy mi nie odmówił wpuszczenia do mieszkania. Wpuszczano mnie na dachy, próbowano jak wejść przez ten właz, żebym jednak mógł wejść na ten właz. Pilnowano, czy zejdę, czy mi się coś nie stało. Jedna rodzina, myślę, że jest szczególnie zasłużona, to jest rodzina państwa Jurków, cała rodzina. I żona, i mąż, i mały syn, i piesek. I piesek, który jak widział zomowców, to tak ujadał, że oni go musieli, żeby za bardzo nie przyciągał uwagi, jak ja fotografowałem. Oto to mniej więcej te... Takie odgłosy też tam były. Thank you.
ludzie z kamerą czy z aparatem fotograficznym byli dla nich największym zagrożeniem, bo oni chcieli to zlokalizować, chcieli spacyfikować, chcieli powiedzieć, nic takiego się specjalnego nie działo, żeby nie zobaczył tego świat, żeby nie zobaczyła Polska. W związku z czym ci wszyscy ludzie, którzy posługiwali się kamerami i aparatami, byli dla nich olbrzymim zagrożeniem. Nie wiem, czy nie większym niż ci manifestanci. Pozornie te zdjęcia sprzed 1939 roku, one bardzo silnie łączą się z tematem, o którym pan mówi, ponieważ tamci ludzie i ich dzieci, to oni byli pierwszymi ofiarami komunizmu, który w 50-tych latach, jak nastąpiła fala wywłaszczeń, pozbawiał ich ojcowizn. Zmieniono oblicze też w sposób drastyczny ziemi. Był tu i ból, i cierpienie, i pot, i wspaniałe postawy ludzi. Jak w soczewce, mamy zjawiska, które gdzie indziej nie znajdziemy.